Apostelskiej aus Johannes 20 lesen. Przeczytamy z Ewangelii Jana 20 rozdział. Erstmal von Vers 1 bis Vers 18. Od 1 do 18 wiersza najpierw. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od 1 wiersza. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień odwalony od grobu. Pobiegła więc i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus, i rzekła do nich: wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wyszedł tedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim, i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu, ale Maria stała na zewnątrz grobu, i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Dann von Vers 24 bis 29 noch. I od 24 do 29 wiersza. Wiersz 24. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Es war jetzt gerade Weihnachten. Właśnie za nami jest okres tych tak zwanych świąt Bożego Narodzenia. Und die Menschen haben gefeiert, dass der Herr Jesus geboren ist. I ludzie obchodzili to święto, że Pan Jezus się narodził. Jedenfalls die Menschen, die noch religiös sind. W każdym bądź razie ci ludzie, którzy są religijni. Aber wenn der Herr Jesus nur geboren wäre und das wäre alles, es hätte uns nicht geholfen. Ale gdyby Pan Jezus się tylko narodził i na tym byłoby koniec, to nikomu z nas by to nic nie pomogło. Wir sind gerettet worden durch sein Sterben. My jesteśmy wyratowani przez jego śmierć. Und wir wissen, dass wir errettet sind. I wiemy, że jesteśmy wyratowani.
durch sein Auferstehen. Przez jego zmartwychwstanie. Wenn der Herr Jesus noch im Grabe liegen würde, dann wüssten wir nicht, ob Gott sein Werk angenommen hat. Gdyby Pan Jezus pozostał w grobie, czy leżał jeszcze w grobie, to nie bylibyśmy pewni, czy Bóg przyjął jego dzieło. Aber er ist auferstanden. Ale on zmartwychwstał. Und das ist eine ganz wichtige Tatsache im Worte Gottes. I to jest bardzo ważna okoliczność w Słowie Bożym. In Römer 1 lesen wir, dass das der Beweis ist, dass er Gottes Sohn ist. W Rzymian, pierwszym rozdziale, czytamy, że jest to dowód, że on jest Synem Bożym. In Römer, denke, es ist 10 oder 9, lesen wir, wer das Wort hört und glaubt in seinem Herzen, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, der wird errettet werden. W Rzymian 9 lub 10 rozdział jest napisane, że kto w to słowo wierzy, że Jezus Chrystus z martwych wstał, ten będzie zbawiony. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube auch, dass Jesus geboren ist. Jest wielu ludzi, którzy twierdzą, wierzę, że Pan Jezus narodził się. Und ich glaube, dass er ein besonderer Mensch war. I wierzę w to, że był szczególnego rodzaju człowiekiem. Aber das reicht nicht aus. Ale taka wiara nie wystarcza. Ich muss glauben, dass der Herr Jesus gestorben ist. Ja muszę wierzyć, że Pan Jezus zmarł. Für mich persönlich. Za mnie osobiście. Und ich muss glauben, dass er auferstanden ist. I muszę wierzyć w to, że zmartwychwstał. Es gibt heute schon so eine Gruppe oder eine Strömung, die sagen, es ist gar nicht wichtig, ob der Herr auferstanden ist. Już w dzisiejszych czasach pojawiła się taki kierunek, czy taka grupa ludzi, którzy twierdzą, to nie jest aż takie ważne, czy Pan Jezus zmartwychwstał. Aber to jest sehr wichtig. Ale my wiemy, że jest to bardzo ważne. Warum greift Satan die Tatsache der Auferstehung immer wieder aufs Neue an? Warum? Dlaczego szatan ciągle na nowo atakuje ten fakt zmartwychwstania Pana Jezusa? I to jest ciągle na nowo. Die Auferstehung ist der Beweis, dass der Herr Jesus der Richter ist. Zmartwychwstanie jest dowodem, że Pan Jezus jest sędzią. Wir wollen die Stelle lesen in Apostelgeschichte 17. Przeczytamy miejsce z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział. Lies mal bitte Vers 30 und 31. 30 wiersz. Dzieje Apostolskie 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Die Auferstehung ist die Gewissheit, dass alles, was auf der Erde geschieht, einmal gerichtet wird. Zmartwychwstanie jest tą pewnością, że wszystko, co miało miejsce na ziemi, będzie kiedyś sądzone, czy osądzone będzie. Und der Herr sagt in Johannes 5, Gott richtet oder der Vater richtet niemand, das ganze Gericht hat er dem Sohn übergeben. A Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, że Ojciec nikogo nie będzie sądził, bo cały sąd przekazał Synowi. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Tatsache der Auferstehung geglaubt wird. I dlatego też jest tak to ważne, aby wierzyć w ten fakt zmartwychwstania. Auch die Tatsache, dass
Gott die Welt geschaffen hat, dass es keine Evolution gegeben hat, sondern dass Gott sie geschaffen hat, die wird genauso angegriffen in unserer Zeit. Także i w naszych czasach ten fakt, że Bóg stworzył świat, a nie powstał on w wyniku ewolucji, też jest to bardzo atakowane. Es geht gar nicht darum, wie die Tiere entstanden sind, wie die Menschen entstanden sind. Tu nie chodzi o to, jak skąd powstały, czy jak powstały zwierzęta, czy ludzie. Unter diesen Leuten, die die Evolution lehren. Znaczy, tym ludziom nie chodzi o to, tym, którzy nauczają tej nauki ewolucji. Es geht darum, wenn es einen Schöpfer gibt, dann gibt es auch einen Richter. Tu chodzi o to, że jeśli jest Stwórca, to jest i sędzia. Und diese beiden Tatsachen, die Schöpfung und die Auferstehung, das ist der Beweis, dass es ein Gericht gibt. I te dwa właśnie fakty, stworzenie i zmartwychwstanie, są takim dowodem na to, że jest sąd. Die Jünger wussten eigentlich, dass der Herr aufersteht. W zasadzie to uczniowie wiedzieli, że Pan zmartwychwstanie. Er hat es ihnen dreimal gesagt. Pan im to mówił trzykrotnie. Er wird überliefert in die Hände der Menschen. Że on będzie wydany w ręce ludzi. Sie werden ihn töten. Oni go zabiją. Und am dritten Tag wird er auferstehen. A dnia trzeciego on zmartwychwstanie. Aber jetzt sehen wir den ersten Tag der Woche. A teraz tutaj właśnie przeczytanym od urywku widzimy pierwszy dzień tygodnia. Das ist unser Sonntag. To jest nasza niedziela. Und etwas ganz Neues beginnt. I zaczyna się tutaj coś całkiem nowego. Bis dahin war der Sabbat ein wichtiger Tag. Aż do tej pory to Sabbat był bardzo ważnym dniem. Aber jetzt der erste Tag der Woche. Ale teraz mamy pierwszy dzień tygodnia. Und alle Evangelisten benutzen diesen Ausdruck, erster Tag der Woche. I wszyscy ewangeliści używają tego zwrotu pierwszego dnia tygodnia. Und jetzt kommt Maria Magdalena als erste an die Gruft. I widzimy tutaj teraz, że Maria Magdalena jako pierwsza przychodzi do grobu. Maria Magdalena ist eine besondere Frau. Maria Magdalena jest taką szczególną kobietą. Sie hat wenig Wissen. Sie kennt nicht viel aus dem Wort Gottes. I ona, można tak powiedzieć, że jej wiedza nie jest zbyt duża, nie zna zbyt wielu rzeczy ze Słowa Bożego. Aber es ging ihr auch gar nicht um Wissen. Ale tu też nie chodziło o wiedzę, czy jej też nie zależało na tej wiedzy aż tak. Es ging ihr um die Person des Herrn. Jej chodziło o osobę Pana Jezusa. Ich weiß nicht, ob zu dieser Zeit jemand mehr den Herrn geliebt hat als Maria Magdalena. Nie wiem, czy w tym czasie był ktoś, kto bardziej miłował Pana niż Maria Magdalena. Sie war von 7 Dämonen besessen. Ona była opętana przez 7 demonów. Und der Herr hat sie davon befreit. I Pan ją uwolnił od tego. Und der Herr war ihre einzige Hoffnung. I Pan był jej jedyną nadzieją. Und auch der einzige Gegenstand ihrer Liebe. I był jedynym przedmiotem jej miłości. Und jetzt kommt sie zur Gruft, als es noch dunkel war. I ona teraz przychodzi do grobu, gdy jeszcze było ciemno. Die Liebe treibt die Furcht aus. Bo miłość wypiera strach. Das ist auch heute so. To i dzisiaj jest tak. Wir wundern uns manchmal, was auch Frauen tun, zum Beispiel auf dem Feld der Mission. My bardzo często się możemy dziwić, czego kobiety dokonują, na przykład na polu misyjnym. Aber es ist die Liebe, ale to miłość, die Furcht wegnimmt. Jest
tym, co, które zabiera strach. Und die Maria sieht jetzt, der Stein ist nicht mehr vor der Gruft. I Maria teraz widzi, że kamienia nie ma, którym był ten grób zastawiony. Und dann läuft sie zu Simon Petrus und den anderen Jünger, der den Jesus lieb hatte. I w drugim wierszu widzimy, że pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus. Johannes nennt nicht seinen Namen. Jan nie wymienia tutaj swojego imienia. Er freut sich, dass der Herr ihn lieb hat. On cieszy się z tego, że Pan go miłował. Es ist schön, wenn unsere Herzen von der Liebe zu dem Herrn Jesus erfüllt sind. To jest piękna rzecz, gdy nasze serca są napełnione miłością do Pana. Aber es ist genauso schön oder noch besser, wenn wir wissen, er liebt mich. Ale jest to tak samo piękne, albo nawet jeszcze bardziej piękne, gdy mamy tą świadomość, że Pan miłuje mnie. Was kann uns vor Sünde oder falschen Wegen bewahren? Co może nas uchronić przed grzechem albo przed złymi drogami? Das Gesetz? Zakon? Oder die Angst vor der Strafe? Albo strach przed karą? Oder die Angst, was werden die Leute oder die Geschwister sagen? Albo strach przed tym, co powiedzą inni ludzie czy inni współwierzący? Das einzige, was uns in einer Stunde hilft, wo Satan uns zu Fall bringen will, ist das Bewusstsein, der Herr Jesus liebt mich. Tym jedynym pewnym, pewną rzeczą, która nas może ochronić przed godziną próby, gdy szatan chce nas zaatakować, jest ta świadomość, że Pan Jezus mnie miłuje. Und dann wird der Heilige Geist in meinem Herzen den Gedanken wecken. I wtedy Duch Święty wzbudzi w moim sercu tą myśl. Ich würde das gerne tun, aber ich kann es nicht tun, weil ich damit den Herrn Jesus betrübe, der mich liebt. Nie mogę tego uczynić, bo przez gdybym to uczynił, to zasmuciłbym Pana Jezusa, który mnie miłuje. Und Johannes wusste, der Herr hat ihn lieb. I Jan tutaj wiedział, że Pan go miłował. Die Maria Magdalena wusste auch, wo Petrus und wo Johannes waren. Maria Magdalena wiedziała także, gdzie był Piotr, gdzie przebywał Piotr i gdzie Jan, gdzie oni razem przebywali. Johannes war ja der einzige, der am Kreuz geblieben ist. Jan był tym jedynym z uczniów, który został przy krzyżu. Aber die anderen sind alle weggelaufen, als der Herr Jesus gebunden wurde, seine Hände gefesselt wurden. A wszyscy pozostali uciekli, gdy Pan Jezus był pojmany, gdy go wiązano. Aber jetzt gehen diese beiden Jünger sofort hin. Das war für sie eine so eine ganz wichtige Nachricht. Sie mussten das sofort kontrollieren. I tutaj widzimy, że ci dwaj uczniowie natychmiast udali się do tego grobu. Była to dla nich bardzo ważna wiadomość, którą chcieli sprawdzić. Und dann sehen wir, wie sie dorthin laufen. I następnie widzimy, jak oni tam biegną. Und Johannes wirft nur einen kurzen Blick in die Gruft. I potem czytamy, że Jan tylko zajrzał tam. Aber er geht nicht hinein. Ale nie wszedł. Und dann kommt Petrus und er geht in die Gruft hinein. I następnie przyszedł jako drugi Piotr i on wszedł do tego grobu. Und er sieht, wie alle Dinge,
die Leinentücher, das Schweißtuch, alles ordentlich zusammengelegt ist und dann geht wieder raus. I widzi, jak prześcieradła leżą w jednym miejscu, chusta w drugim miejscu i wyszedł. Und Johannes geht hinein. I Jan wchodzi jako drugi do tego grobowca. Und er sieht dasselbe wie Petrus. Widzi to samo co Piotr. Aber bei ihm lesen wir und er glaubte. Ale tylko tutaj w jego przypadku czytamy i uwierzył. Und dann lesen wir etwas, was auch für uns wichtig ist. Sie kannten die Schrift noch nicht, dass aus den Toten auferstehen musste. I w 9 wierszu czytamy coś, co jest również i dla nas ważne, albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Wir können von einer Sache überzeugt sein. Możemy być przekonani co do jakiejś rzeczy, dass sie gut oder richtig ist. Że ona jest dobra czy właściwa. Aber es muss mit der Schrift übereinstimmen. Ale ta rzecz musi być zgodna z pismem. Es ist der die einzige Methode, dass wir vor einer Sünde oder einem falschen Weg bewahrt bleiben, wenn wir die Schrift kennen. To jest jedyna metoda, abyśmy zostali zachowani przed złą drogą czy złą rzeczą, to jest właśnie ta, że musimy znać pismo. Ich stehe vor einer Entscheidung. Muszę dokonać pewnego wyboru. Egal, ob das im Beruf ist. Obojętnie, czy tu chodzi o sprawy zawodowe, czy o jakiś o mój zawód. Ob ich heiraten möchte. Czy o sprawy za mąż pójścia, czy o żenku. Und dann frage ich mich, was wird der Herr Jesus dazu sagen? I wtedy powstaje pytanie w moim sercu, co by Pan Jezus na to powiedział? Dann muss ich in der Schrift nachsuchen. I wtedy muszę sprawdzić to w piśmie. Und es kann sein, dass ich gar nicht sofort die Antwort finde. I może być też tak, że tej odpowiedzi nie dostanę natychmiast. Aber dann ist es besser zu warten, bis ich eine Antwort bekomme aus der Schrift. Ale wtedy lepiej jest poczekać na tą odpowiedź, którą mi Pan da z pisma. Die Bibel ist vom Heiligen Geist geschrieben. Biblia jest napisana przez Ducha Świętego. Der Heilige Geist wohnt in meinem Herzen. Duch Święty mieszka też w moim sercu. Und wenn ich bete und ernstlich bete, i gdy będę się modlił i poważnie się modlił, der Herr möchte zu mir reden aus der Schrift, to Pan będzie do mnie przemawiał przez pismo. Dann bekomme ich eine Antwort. I wtedy na pewno dostanę odpowiedź. Dann ist aber auch die Frage, ob mir die Antwort gefällt. I wtedy pojawia się drugie pytanie, czy ta odpowiedź będzie mi się podobała. Es kann sein, dass ich dann erfahre, es ist nicht der Wille des Herrn. I może być też tak, że doświadczę tego, że Pan powie, to nie jest moją wolą. Dann hat der Herr noch etwas Besseres für mich vor. Oznacza to, że Pan ma coś lepszego dla mnie, przewidział coś lepszego. Er plant noch etwas Besseres. Coś planuje w związku ze mną coś lepszego. Paulus und seine Mitarbeiter durften dort nicht hin und dort nicht hin und dort nicht hin. Paweł i jego współpracownicy nie mogli się udać w wiele miejsc, do których chcieli iść. In meiner Apostelgeschichte 16. Mam na myśli tutaj Dzieje Apostolskie 16 rozdział. Und das Bessere, was der Herr wollte, das war, dass das Evangelium nach Europa kommt. I to lepsze. Ta lepsza cząstka, którą Pan chciał, to było to, żeby Ewangelia dotarła do Europy. Wenn Paulus gesagt hätte, egal, wir sind uns nicht sicher, aber wir gehen jetzt nach Bithynien oder Mysien oder wohin,
Wer weiß, wann dann das Evangelium nach Europa gekommen wäre. Gdyby Paweł tutaj nie posłuchał tego głosu, tylko powiedział, ach, przecież to obojętne, gdzie pójdziemy, i poszedł w całkiem innym kierunku, to kto wie, kiedy by ta Ewangelia dotarła do Europy. Die Wahrheit der Auferstehung war für diese beiden Jünger erst sicher. Ta prawda o zmartwychwstaniu była dla tych dwóch uczniów pewną, als am Abend der Herr Jesus kam und ihnen die Schriften öffnete. Gdy wieczorem Pan przyszedł do nich i otwierał im pisma. Also jetzt ging die Jünger wieder nach Hause. I tutaj widzimy, że oni znowu odeszli do domu w 10 wierszu. Aber das war nicht so bei Maria. Ale Maria nie poszła z nimi. Für sie war es keine Sache des Verstandes. Dla niej to nie była sprawa rozumu. Das war eine Sache des Herzens. To była rzecz serca. Sie wusste auch zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht, dass der Herr auferstanden ist. Być może ona wtedy jeszcze nie wiedziała, że Pan zmartwychwstał. Sie sagt, sie haben seinen Leib weggenommen, damit meinte sie den gestorbenen Herrn. Ona tutaj mówi, że zabrali ciało, czyli miała na myśli Pana, który zmarł. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. I nie wiem, gdzie go położyli. Also ihre Gedanken waren erfüllt von diesem Leib des Herrn Jesus, der mit wohlriechenden Salben und so weiter eingewickelt im Grab lag. A więc jej myśli były skierowane na tego Pana, który był nasmarowany tymi pachnącymi olejkami i był owinięty w te prześcieradła, i to ciało było złożone do grobu. Sie sagt sogar, ich werde ihn holen. I ona tutaj nawet mówi, wezmę go stamtąd. Ich weiß nicht, ob Maria so stark war, dass sie das hätte tun können, aber das im Moment die Liebe zum Herrn, die hat alle Hindernisse für sie weggenommen. Nie wiem, czy ona miałaby na tyle siły, żeby była w stanie przenieść to ciało, ale tu widzimy, że ta miłość przykryła wszelkie przeszkody, jakie mogły się pojawić. Jetzt geht Maria auch in die Gruft und zuerst ist sie ja gar nicht reingegangen und da sind zwei Engel. No i teraz widzimy, że Maria też wchodzi do grobu, bo do tej pory ona nie weszła, i widzi tutaj dwóch aniołów. No, ich weiß nicht, wenn plötzlich vor uns zwei Engel stehen würden, was wir für einen Schreck bekommen würden. Nie wiem, jakby się tak nam zdarzyło, że przed nami stanęłoby dwóch aniołów, jak bardzo byśmy się przestraszyli. Das Herz der Maria war so erfüllt von dem Herrn Jesus. Jej serce Marii było tak przepełnione Panem Jezusem, dass die Engel so eine Nebensache waren. Że ci aniołowie byli dla niej taką, można powiedzieć, sprawą poboczną. Man könnte denken, Maria hat jeden Tag Engel gesehen. Można by tak sobie pomyśleć, że ona z aniołami miała do czynienia codziennie. Und dann begegnet sie dem Herrn selbst. I następnie ona spotyka samego Pana. Und wusste nicht, dass es der Herr war. Ona nie wiedziała, nie była tego świadoma, że to jest Pan. Es wäre uns wahrscheinlich genauso gegangen. Być może i nam też by tak się to przydarzyło. Und die erste Frage, die der Herr stellt, ist: Frau, warum weinst du, wen suchst du? I pierwsze pytanie, które stawia jej Pan, jest: czemu płaczesz i kogo szukasz? Wenn wir Kummer haben oder Trauer oder ein Verlust haben, dann ist das erste, dass der Herr uns fragt, wie fühlst du dich? Gdy my cierpimy, przeżywamy jakiś smutek, to właśnie pierwszym pytaniem, które nam Pan stawia, jest: jak się czujesz? Der Herr wusste das natürlich, was Maria suchte. Naturalnie Pan wiedział, czego czy kogo szukała Maria. Aber er fragt uns auch manchmal, ale warum tust du das oder warum tust du das nicht?
Ale i nas Pan często pyta, dlaczego to czynisz, albo dlaczego tego nie czynisz? Er möchte, dass wir in der Not oder in der Angst als erstes zu ihm beten, ihm die Sache vorstellen. Bo Pan chce, abyśmy w naszych problemach, w naszych troskach czy trudach do Niego się zwrócili i Jemu tą sprawę najpierw przedłożyli. Und erst dann spricht der Herr den Namen Maria. I dopiero wtedy Pan wymawia to imię Mario. Und diese Stimme kannte sie. I ten głos ona znała. Und wie der Herr immer ihren Namen gesagt hat, das wusste sie. Ona dokładnie wiedziała, jak Pan wymawiał to jej imię. Das ist auch ein ganz wichtiger Moment, wenn wir in Not oder in Trauer sind. I to jest bardzo ważny moment i dla nas, gdy jesteśmy w jakimś, mamy jakieś problemy, jesteśmy w smutku. Der Herr kennt uns und es ist jetzt so, als ob nur wir auf der Welt sind. Er kümmert sich ganz um mich persönlich. Er kümmert sich natürlich um alle, die hier in diesem Raum sind. Aber in dem Moment ist wichtig, er kümmert sich um mich. Er kennt mich mit Namen. Er kennt alle meine Umstände. I tutaj widzimy, że Pan zwraca się tylko do niej i to tak, tak wyglądać może, jakby nie liczył się cały świat, tylko Pan się troszczy tylko i wyłącznie o mnie. Oczywiście, że Pan się troszczy o wszystkich nas, ale tutaj wymienia konkretnie to imię i mówi, zwraca się konkretnie do niej. Und dann redet Maria und sie macht dort weiter, wo sie vor der Kreuzigung aufgehört hat. Sie spricht Rabuni. Das ist der Name, den sie immer hatte. I ona tutaj mówi do Pana Rabuni, czyli to jest to imię, czy ten tytuł, którym się ona do niego zwracała. Aber der Herr war jetzt nicht mehr nur der Lehrer. Ale Pan nie był już tylko tym nauczycielem. Er war gestorben und auferstanden. On zmarł i zmartwychwstał. Und Maria konnte nicht einfach da weitermachen. I Maria nie mogła kontynuować tego, co było wcześniej. Wo sie vielleicht beim letzten Abendmahl aufgehört hatten. Kontynuować tego, co miało miejsce w czasie tej ostatniej wieczerzy na przykład. Und sie wollte ihn berühren und der Herr sagt, rühre mich nicht an. Ona chciała Pana dotknąć, ale Pan do niej mówi, nie dotykaj mnie. Es war nicht schlimm, den Herrn anzurühren. In Matthäus lesen wir, dass die Frauen den Herrn seine Füße umfassten. To nie było nic złego, gdy dotykało się Pana, bo w Mateusza możemy czytać, że były kobiety, które obejmowały Jego nogi. Aber der Herr war nicht nur auferstanden wie Lazarus. Ale Pan tutaj nie tylko zmartwychwstał tak jak Łazarz, um ein irdisches Leben weiter zu fortzusetzen. I zmartwychwstał nie po to, by nadal kontynuować swoje życie na ziemi. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego ojca. Es sollte jetzt eine ganz neue Beziehung sein zwischen einem Menschen auf der Erde und einem auferstandenen und verherrlichten Herrn im Himmel. Teraz miał być całkiem nowy związek pomiędzy Panem, który już zmartwychwstał, a między ludźmi tutaj na ziemi. Und Maria bekommt jetzt einen einmaligen Auftrag. I Maria teraz otrzymuje takie jednorazowe zadanie. Es war nicht nur eine neue Zeit angebrochen, der erste Tag der Woche einer ganz neuen Zeit, der Gnadenzeit.
I tutaj nie tylko jakby został zaczęty nowy czas, czyli tutaj w tym pierwszym wierszu, pierwszy dzień tygodnia. Es war eine ganz neue Beziehung entstanden. Ale powstał też całkiem nowy, no, nowa relacja, czy nowy związek. Die Jünger und Nachfolger des Herrn Jesus sollten dieselbe Beziehung zum Vater haben wie er. Uczniowie, czy ci, którzy naśladują Pana, mają mieć taki sam związek do Ojca, jak Pan miał. Im Alten Testament wird Gott auch manchmal der Vater genannt. W Starym Testamencie Bóg też jest czasem nazywany Ojcem. Aber da wird er gesehen als der Ursprung des Volkes Israel. Ale tam jest on widziany jako ten zaczątek ludu izraelskiego. Aber niemand konnte persönlich Gott Vater nennen im Alten Testament. Ale w Starym Testamencie nikt nie mógł osobiście zwrócić się do Boga jako Ojcze. Und diese wichtige Botschaft, die die Jünger sicher nicht sofort verstanden haben, die bringt Maria Magdalena. I to bardzo ważne poselstwo, którego uczniowie na początku jeszcze nie zrozumieli, to poselstwo przynosi im właśnie Maria Magdalena. Und die Worte sind wichtig. I te słowa są bardzo ważne. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater. Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Wir finden niemals, dass in der Schrift der Herr Jesus als Bruder angesprochen wird. Nigdzie w Biblii nie znajdujemy, by Pan Jezus, by do Pana się zwracano jako do brata, jako, czy tego określenia Pana jako brat. Und wir dürfen das auch nicht tun. Er ist unser Herr. I my tego też nie możemy czynić. On jest naszym Panem. Aber wenn wir uns bekehren, empfangen wir eine neue göttliche Natur durch den Heiligen Geist. Ale gdy się nawrócimy, to wtedy otrzymujemy nową Bożą naturę przez Ducha Świętego. Wir haben eine ganz neue Beziehung zu Gott. I wtedy mamy nowy stosunek do naszego Boga, nową relację z Bogiem. Und wir dürfen dafür danken. Możemy za to dziękować. Und wir dürfen uns jetzt auch schon auf der Erde darüber freuen. I już tutaj na ziemi możemy się z tego cieszyć. Enger kann ein Mensch nicht zu Gott kommen, als dass er ihn sein Vater nennen darf. Nie może człowiek przyjść bliżej do Boga, niż nazywając go Ojcem. Aber die wahre Beziehung zwischen uns und dem Vater und dem Herrn Jesus und dem Vater, die wird erst im Vaterhause sein. Ale to te właściwe relacje pomiędzy zwischen dem Herrn Jesus und seinem Vater, zwischen dem Herrn Jesus und uns und auch dem Vater. Te relacje pomiędzy Panem Jezusem a Ojcem, między Panem Jezusem a nami, one będą dopiero tak naprawdę widziane w domu Ojca, czy tak właściwie widziane w domu Ojca. Für eine Ewigkeit. Na wieczność. Werden wir Gemeinschaft haben mit dem Vater, mit dem Sohn. Und auch untereinander. Ohne jede Störung und es wird nie aufhören. W wieczności będziemy mieli tą całkowitą społeczność z Ojcem, z Panem i także między sobą i nie będzie żadnego takiego dysonansu pomiędzy nami. Hier auf der Erde kann etwas zwischen uns und dem Vater treten. Tutaj na tej ziemi może coś zaburzyć tą relację między nami a Ojcem. Manchmal muss der Vater uns züchtigen. Czasem Ojciec musi nas skarcić. Das finden wir in Hebräer 12. To możemy znaleźć w Hebrajczyków 12. Er schickt uns Umstände oder Erlebnisse, dass wir wissen, wir brauchen den Vater. On nam czasem zsyła różne okoliczności,
które nam uzmysławiają to, że potrzebujemy Ojca. W domu Ojca nie będzie to już konieczne. I teraz Maria Magdalena odchodzi i oznajmia to uczniom. Ona wiedziała, gdzie oni byli. Oni wszyscy się rozproszyli. Aber Maria Magdalena wusste, wo sie waren. Sie hat sie alle aufgesucht. Ale Maria Magdalena wiedziała, gdzie oni przebywają. Und dann brauchten sie nur noch einen halben Tag warten. I tylko pół dnia minęło. Und dann kommt der Herr selbst in ihre Mitte. I Pan sam przychodzi pośród nich. Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. I pokazał im swoje ręce i swój bok. Die Seite, das ist hier die Stelle, wo der Soldat mit dem Speer in das Herz gestochen hat. Ten bok to jest to miejsce, gdzie ten żołnierz przebił pana włócznią. Das ist der sichere Tod. To jest oznaczało to pewną śmierć. Der Herr war nicht nur ohnmächtig. Pan nie był tylko nieprzytomny. Oder in einem tiefen Koma. Albo w jakiejś wielkiej nieświadomości. Wie viele Leute heute behaupten. Jak to wielu ludzi dzisiaj twierdzi. Er war wirklich tot. On naprawdę zmarł. Und jeder konnte sehen bei dieser Wunde, dann war er tot. I każdy mógł zauważyć, że przy takiej ranie on musiał umrzeć. Und jetzt lebte er. I teraz on żyje. Und das brauchten die Jünger. Sie brauchten diesen Anschauungsunterricht. I ci uczniowie potrzebowali tej takiej naocznej lekcji. Denn die ganze Apostelgeschichte nachher redet davon, dass die Jünger verkündeten, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist. Bo całe dzieje apostolskie możemy czytać, że uczniowie to głosili, że Pan naprawdę zmartwychwstał. Matthias, der Ersatzjünger für Judas. Maciej, ten, który był za Judasza wybrany. Er musste ein Zeuge seiner Auferstehung sein. On musiał być świadkiem jego zmartwychwstania. Es ging immer um diese Auferstehung. Zawsze chodziło o to zmartwychwstanie. Und dann haucht der Herr Jesus in diese Jünger. I Pan tchnął w tych uczniów. Das ist eine besondere Handlung für eine kurze Zeit nach 40 Tagen. To jest szczególnego rodzaju działanie w krótkim czasie. Kam der Heilige Geist. Bo po 40 czy 50 dniach przyszedł Duch Święty. Sie bekommen hier das Auferstehungsleben des Herrn Jesus. Oni tutaj otrzymują to życie zmartwychwstałego Pana. Ganz am Anfang hat Gott schon einmal in den Menschen gehaucht. Na samym początku już Bóg raz tchnął w człowieka. Und er bekam das natürliche Leben. I wtedy człowiek otrzymał to naturalne życie. Aber hier bekommen sie eine, ja, einen vorläufigen Anteil, einen besonderen Anteil an dem Heiligen Geist, damit sie zeugen können und damit sie glauben können. Ale tutaj oni otrzymują taki jak gdyby wcześniejszy udział Ducha Świętego, aby mogli być tymi świadkami zmartwychwstania. Und damit sie wichtige Entscheidungen treffen können. I aby mogli dokonywać tych właściwych wyborów. Wie zum Beispiel der Vers 23 sagt. Jak na przykład, jak to możemy czytać w wierszu 23. Und jetzt noch ganz kurz, Thomas, i teraz jeszcze krótko o Tomaszu. Der war nicht da.
Jego tam nie było. Und die anderen Jünger sagen, wir haben den Herrn gesehen. Inni uczniowie mówią do niego, widzieliśmy Pana. Und er sagt, ich glaube das nicht, wenn ich das nicht selber sehe. I on do nich odpowiada im, nie uwierzę w to, dopóki sam nie zobaczę. Das sagen auch heute Leute. Sie sagen, wenn ich das alles sehen würde, dann würde ich das glauben. To i dzisiaj można usłyszeć wśród ludzi, którzy mówią, jakbyśmy to wszystko zobaczyli, to wtedy uwierzymy. Aber das hat überhaupt keinen Sinn. Ale to nie ma żadnego sensu. Als der reiche Mann sagte zu Abraham, ich habe noch 5 Brüder, schick doch bitte diesen Lazarus und lass ihn ganz ernstlich sagen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Gdy ten bogaty człowiek powiedział do Abrahama, wyślij tego Łazarza, bo ja mam jeszcze 5 braci tam na ziemi i niech tak poważnie do nich przemówi, że jest życie po śmierci. Und da sagt Abraham, sie haben das Gesetz und die Propheten. Wenn sie denen nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht. I Abraham mówi wtedy do niego, mają zakon i proroków. Jeśli im nie wierzą, to nawet jeśli by ktoś z martwych powstał i do nich przyszedł, to też mu nie uwierzą. Durch Wunder wird keiner errettet. Przez cuda nikt nie zostanie zbawiony. Sondern durch den Glauben an Gottes Wort. Tylko i wyłącznie przez wiarę w Słowo Boże. Dem Thomas kommt der Herr hier entgegen und zeigt ihm das Gleiche, was die anderen Jünger schon eine Woche früher gesehen hatten. Tutaj Pan wychodzi naprzeciw Tomaszowi i pokazuje mu to, co uczniowie widzieli już tydzień wcześniej. Und mehr brauchte Thomas nicht, dann sagt er, mein Herr und mein Gott. I więcej Tomasz nie potrzebował i mówi, Pan mój i Bóg mój. Aber in dem letzten Satz ist doch ein gewisser Tadel an den Thomas enthalten. Ale w tym ostatnim zdaniu, w 29 wierszu, jest takiego pewnego rodzaju, jak gdyby zganienie Tomasza. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Und ich hoffe, dass wir alle solche Glückseligen hier sind. I ja mam nadzieję, że wszyscy tutaj są takimi właśnie błogosławionymi. Wir haben noch nicht den auferstandenen Herrn gesehen. Myśmy jeszcze nie widzieli tego zmartwychwstałego Pana. Aber wir haben dieses Wort. Ale mamy to słowo. Und dieses Wort ist seit 1900 Jahren vollendet. I to słowo od ponad 1900 lat jest zakończone. Und wir haben alles darin, was wir brauchen. I w nim mamy wszystko, co potrzebujemy. Um hier sicher durch diese Wüste zu kommen. By tutaj pewnie kroczyć przez tą pustynię. Um ewiges Leben zu bekommen. By mieć to życie wieczne. Alles, was wir für diese Erde wissen müssen, ist in diesem Wort Gottes enthalten. Wszystko, co potrzebujemy wiedzieć na temat tutaj tych rzeczy ziemskich, jest zawarte w Słowie Bożym. Wir brauchen keine Beweise, keine Tatsachenbeweise. Wir haben Gottes Wort. My nie potrzebujemy jakichś dowodów, jakichś znaków, bo mamy Słowo. Und wer dem Wort nicht glaubt, dem kann man nicht helfen. A jeśli ktoś nie wierzy temu Słowu, to temu nie można pomóc. Takiemu człowiekowi nie można pomóc. Ich kann nicht an einen ewigen Gott glauben. Nie mogę wierzyć w wiecznego Boga. Aber nicht glauben, dass er imstande ist, seine Gedanken uns in Schrift, in Buchform zu geben. A nie mogę mówić, że wierzę w wiecznego Boga, ale nie przyjmuję tego, że jest nam on w stanie dać swoje, czy przekazać swoje myśli w postaci księgi. Jako słowo spisane. Man trifft immer wieder Leute. Ciągle na nowo można spotkać ludzi,
I to nawet takich, którzy nazywają się chrześcijanami. Którzy też twierdzą, że no tak, w Biblii bezsprzecznie są słowa Boże, ale że cała Biblia jest tym, co Bóg chciał nam przekazać, to w to nie wierzą. Wenn ich erst entscheiden muss, ob das oder das in der Bibel von Gott ist, dann kann ich meine Bibel verbrennen. Jeśli ja miałbym decydować, że ta część Biblii jest od Boga, a tamta to jest tylko taki dodatek, to możemy tą Biblię wyrzucić czy spalić. Entweder gibt es einen Gott, albo jest Bóg, dessen Gedanken höher sind als die Gedanken der Menschen, którego myśli są wyższe niż myśli człowieka, wie der Himmel über die Erde, tak jak niebo jest nad ziemią. Und dieser Gott ist imstande, seine Gedanken verständlich niederzuschreiben. I ten Bóg jest w stanie zrozumiale podać nam swoje myśli w postaci słowa spisanego. Dann brauche ich nichts weiter als dieses Buch. To wtedy ja nie potrzebuję nic więcej jak tylko tą księgę. Wenn ich das nicht glauben kann, jeśli ja nie jestem w stanie w to uwierzyć, dann kann mir nicht geholfen werden. To wtedy nie ma dla mnie możliwości pomocy. Wir wollen dieses Buch sehr hoch schätzen. Obyśmy tą księgę bardzo cenili. Wir haben alle unsere Kulturen in Europa, wir haben seit 500 Jahren das Wort Gottes in unserer Sprache, mindestens seit 500 Jahren. My tutaj w Europie pośród naszych kultur przynajmniej od 500 lat mamy Słowo Boże w naszych językach. Und seit mindestens drei Generationen können wir uns die Bibel für ein Geld, was nicht viel für uns ist, kaufen, die ganze Bibel. I przynajmniej od trzech pokoleń możemy tą Biblię nabyć w cenie, która dla żadnego z nas nie jest jakąś znaczącą ceną. Nie jest to coś bardzo drogiego. Wie oft lesen wir darin? Jak często czytamy Biblię? Wie oft sprechen wir mit unseren Kindern darüber? Jak często rozmawiamy z dziećmi o Biblii? Wir müssen ihnen nicht sagen, mit einem Kind sagen wir von 8 Jahren über die Inspiration sprechen. My oczywiście nie musimy z 8-letnim dzieckiem rozmawiać na tematy inspiracji ducha. Aber wir können einem Kind von 3 Jahren sagen, diese Blume dort, die hat der Herr Jesus für uns wachsen lassen. Ale 3-letniemu dziecku możemy powiedzieć, że ten kwiatek, który tutaj widzisz, to Pan Jezus sprawił, że on tutaj, że on może rosnąć. Und die vielen Vögel, die hier in dem Park singen. I te ptaki, które śpiewają w parku. Ich weiß nicht, wo sie ihr Futter herkriegen. Nie wiem, skąd one mają swoje pożywienie. Aber ich weiß, dass mein Herr Jesus sie alle am Leben erhält. Ale wiem, że mój Pan Jezus je utrzymuje przy życiu. Und dann kann man Stufe für Stufe die Kinder heranführen an die Dinge, die sie später selber in der Bibel lesen können. I w ten sposób można krok po kroku wprowadzać dzieci w te rzeczy, które gdy one już będą dorastały, będą mogły same wyczytać w Biblii. Das ist unsere wichtigste Aufgabe. To jest nasze najważniejsze zadanie. Wir können nämlich nichts weiter mitnehmen in den Himmel als unsere Kinder. My nic więcej nie możemy zabrać do nieba, tak w cudzysłowie mówiąc, jak nasze dzieci. Und es kommt auch die Zeit, da kommen sie aus der Schule und sagen, der Lehrer hat gesagt, es ist überhaupt kein Gott nötig. Es ist alles von alleine geworden. I też będzie taki dzień, na przykład, gdy przyjdą ze szkoły i powiedzą, nauczyciel powiedział, że Bóg jest do niczego nam niepotrzebny, bo wszystko samo z siebie powstało i dzieje się. Und dann sind sie aber schon 14 Jahre oder noch älter. W tym czasie one mogą mieć koło 14 lat. Dann haben sie schon selber eine Bibel. Wtedy już mają zazwyczaj swoją Biblię.
Und dann kann man mit ihnen anhand der Bibel diese Dinge in Ruhe besprechen. I wtedy na podstawie Biblii można z nimi te rzeczy omówić i wyjaśnić. Und das ist die Aufgabe der Großeltern. I to jest też zadanie dziadków. Es ist ja gut, wenn die Großeltern ihren Garten in Ordnung halten. To jest dobrą rzeczą, gdy dziadkowie na przykład mają swój porządek w swoim ogrodzie und viele andere gute Dinge tun. I zajmują się innymi, wieloma innymi dobrymi rzeczami. Aber sie haben noch eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Ale mają jeszcze jedną bardzo dobrą właściwość czy cechę. Ein langer Weg des Glaubens liegt hinter ihnen. Bo mają za sobą bardzo długą drogę wiary. Und sie können den Enkeln helfen in diesen Dingen mit der Schule. I oni mogą właśnie swoim wnukom pomagać w tych rzeczach, jeśli chodzi na przykład o szkołę. Wir können ihnen sagen, uns hat der Lehrer auch solchen Unsinn erzählt. My możemy im powiedzieć, że nam nauczyciele też kiedyś opowiadali takie bzdury. Aber wir haben dieses Wort Gottes geprüft, wir haben dieses Wort Gottes geprüft, wir haben uns im Leben darauf verlassen und Gott hat uns nie enttäuscht. I wtedy można tym dzieciom powiedzieć, myśmy sprawdzali Słowo Boże w tej kwestii, w tamtej kwestii i wiele w naszym życiu było takich zdarzeń i możemy wam powiedzieć, że nigdy nie byliśmy rozczarowani i Pan nas nigdy nie zostawił. Und ich habe die Hoffnung, dass jeder ältere Christ in der Lage ist, mindestens 10 ganz auffällige Gebetserhörungen zu erzählen. Ja mam nadzieję, że każdy ze starszych chrześcijan jest w stanie wymienić przynajmniej 10 jakichś zdarzeń, gdy jego modlitwa została wysłuchana w jego życiu. Der Herr tut ja in jeder Minute Wunder. Bo też wiemy, że Pan Jezus w każdej minucie czyni cuda dla nas. Aber viele merken wir gar nicht. Jak wielu z tych rzeczy, które Pan dla nas czyni, my nie zauważamy. Aber manche Gebetserhörungen sind ein wirkliches Wunder. Ale niektóre z modlitw, które są wysłuchane, to możemy powiedzieć, że to są naprawdę cuda. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Jest to coś, co nie zdarza się co dzień. Und das müssen wir unseren Enkeln erzählen. I to właśnie musimy opowiadać naszym wnukom. Sie haben ein Internet, sie haben das, sie haben das, sie haben das. Ihr Ohr ist voller verschiedener Stimmen. W dzisiejszych czasach mają do dyspozycji internet i mnóstwo innych środków przekazu, które zapełniają ich umysły. Und wir müssen mit ihnen in Ruhe über das Wort Gottes und über den Herrn Jesus sprechen. Ale my też musimy potrafić w spokoju rozmawiać z nimi o Słowie Bożym, o Panu Jezusie. Aber das dürfen wir nicht unter Zwang und auch nicht als Befehl tun. Tego nie możemy też czynić jak pod przymusem czy jako nakaz. Wir müssen ihnen sagen, David war ein so kluger Mann. Możemy im powiedzieć na przykład, Dawid był bardzo mądrym człowiekiem. Und er hatte so viel Reichtum. Był tak bardzo bogaty. Er hat diesen ganzen Reichtum für den Tempel gegeben. I całe to swoje bogactwo oddał na budowę świątyni. Er hat viele Feinde besiegt. On zwyciężył tak wielu wrogów. Und dieser Mann sagt, ich habe Tag und Nacht über dein Wort nachgedacht. I ten człowiek mówi, ja dzień i noc myślałem o Twoim Słowie. Es muss doch etwas Besonderes sein mit dieser Bibel. To przecież tak myśląc o tym, to musi to być coś szczególnego w tej Biblii. Wir wollen diese wichtige Aufgabe nicht versäumen. Nie chciejmy zaniedbywać tego bardzo ważnego zadania. Wir haben die Kinder oder die Enkel nur etwa 16 bis 20 Jahre, wo wir noch Einfluss haben auf ihre Herzen. Bo my mamy nasze dzieci czy nasze wnuki, można tak przyjąć przez może 16 lat czy 18, gdy mamy wpływ na ich serca.
Und die Zeit dürfen wir nicht versäumen. I tego czasu nie możemy zaniedbać. Und wir können uns nicht hinsetzen und sagen, ah, meine Kinder sind erwachsen. I nie możemy usiąść sobie i powiedzieć, a, moje dzieci są już dorosłe. Die Großeltern haben eine genauso große Pflicht gegen ihre Enkel wie die Väter gegen ihre Kinder und die Mütter natürlich auch. Bo dziadkowie mają taki sam ważny obowiązek wobec swoich wnuków, jak rodzice wobec swoich dzieci. Die Mütter sind ebenso wichtig wie die Väter. Bo i matki są tak samo ważne jak i ojcowie. Ich habe viele Leute getroffen. Bo spotkałem wielu ludzi. Die haben gesagt, ich habe von der Bibel nicht viel verstanden. Którzy twierdzili, że niezbyt wiele zrozumiałem z Biblii. Aber das gottesfürchtige Leben meiner Mutter hat mich überzeugt. Ale bogobojne życie mojej matki, to mnie właśnie przekonało. Also wir haben genug Arbeit. A więc każdy z nas ma wystarczająco wiele pracy. Und der Herr schenke uns allen, wie wir hier sind, die nötige Kraft und Weisheit dazu. I oby nam Pan wszystkim, którzy tutaj jesteśmy, darował tej właściwej siły i mądrości do tego.